Nikola z kanału Jestem na Tak i dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. Dawno nie było tagu na moim kanale, ale dzisiaj się zrewanżuję, ponieważ wiem, że lubicie te intra, te wstępy, które robię i dzisiaj cały tag będzie złożony właśnie z tych wstępów. Jest to tag muzyczny, pokazuję w nim nie tylko książki pasujące do odpowiednich pytań, ale też muzykę, jaką słucham, no, która pasuje do tych pytań, więc jak jesteście ciekawi, co tam, to zapraszam! Chciałabym Wam powiedzieć, że w ogóle ten tag znalazłam u Magdy z kanału Criminal Point, więc zapraszam, zobaczcie sobie ten film u niej. No, minowałam się sama u niej, pozwoliła, więc robię. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, to bez zbędnego przedłużenia, zapraszam. My Jam. Piosenka, której musisz przesłuchać do końca, nieważne jak stare jest, nieważne gdzie leci, po prostu musisz. Oraz książka, którą nigdy się nie znudzisz. Ona wybacza moje wady, wybacza błędy, rozumie moje dziaby i złote zęby. Odbijam zwykłych typów w nich, gdy chcę polatać z nią, z moją malutką Candy. Mam od niej plakat z blog. Dlaczego wybrałam tę książkę oraz tę piosenkę? A to proste, po prostu nie jakoś tak bardzo lubię tę piosenkę Candy, że po prostu jak ona leci w radiu albo mi się włączy w playliście na Spotify, to ja nie mogę tego po prostu przeminąć, nie mogę tego włączyć w połowie, muszę dosłuchać do końca. Tak po prostu bardzo mi się podoba, trafia do mnie całym sercem. No i oczywiście tak samo jest z Sarą J Maas, szczególnie Akumaf i szczególnie Scena w chacie. Nawet powiem Wam, że dzisiaj, kiedy to nagrywam, czytałam ponownie ulubione fragmenty z drugiego i trzeciego tomu tej trylogii. Bo po prostu szukałam rzeczy do kolorowanki i opisu wyglądu i natrafiłam na piękne sceny. Nie musiało mnie znowu przeczytać, już chyba piąty raz, czy który. Więc prosta odpowiedź na moje to pytanie. Throwback. Piosenka, która przypomina Ci najbardziej cringe'owaty moment Twojego życia oraz książka, która w tym momencie mogłaby Ci się już tak nie spodobać jak kiedyś. Dlaczego wybrałam tę piosenkę? Ponieważ w wieku 14 lat, kiedy przechodziłam swój młodzieńczy bunt, byłam punkową. I to jest najbardziej cringe'owaty czas w moim życiu. Tak, byłam wyglona przez kilka lat. Tu miałam łysę, tu łysę, miałam irokeza. Czerwone włosy były zawsze, ale to po Michale Wiśniewskim. A co do książki? No myślę, że jakbym ją przeczytała dzisiaj, to już by mi się tak nie spodobała jak kiedyś. Wszyscy znacie Silver. Silver jest to powieść dla młodszej młodzieży i mi się podobała wcześniej, mimo że i tak byłam już na nią za stara, ale myślę, że teraz to już w ogóle bym się nie zżyła z tą książką. Ona jest dobra, ale po prostu już nie dla mnie. Replay. Ostatnio ulubiona piosenka oraz ostatnio ulubiona książka. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham, z małego miasta wielkie... Nowa ulubiona książka i muzyka? Zdecydowanie tak. Jeżeli jesteście ciekawi, co szerzej sądzę na temat Began Again, oprócz tego, że miałam kacek stąd do tym punktu i tak będę to powtarzać, to zapraszam na recenzję. Jest emocjonalna, przejmująca i ja się tam po prostu wyżywam, dlaczego tak bardzo mi się to podobało i już się nie mogę doczekać drugiego i trzeciego tomu, po prostu tak. A pioseneczka, no zdecydowanie, no Dawid Podsiadło, mało miasteczkowe, no to jest to, po prostu uwielbiam jego piosenki. Kiedyś muszę pójść na jego koncert, bo po prostu jest niesamowity z tym, co robi. Gets Me. Ta piosenka jest o mnie oraz ta książka trochę o mnie mówi, albo jest, no, opowiada o mnie. Identyfikuje się. Women, men and children fight, they were dying side by side, and the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War, soul, city at war, voices from under.
underground whispers of freedom. 1984, hell that never came. Calling war, so sitting at war. Voices from underground whispers of freedom. Rise up and hear the call. History calling to you. Marsza Bowa! Czemu wybrałam tę piosenkę oraz tę książkę? Ale jestem teraz rozczepana. Po pierwsze, ta piosenka, uwielbiam Sabaton i po prostu kocham słowa ich piosenek. I tu nawet nie chodzi o to, jak oni grają. Niekoniecznie metal, nie, bardziej rocka wolę, ale taki metal, jaki oni robią, tak jak oni to robią, jest po prostu świetnie. Poza tym te teksty o Polsce i to nie jedna piosenka, tylko naprawdę ich jest dużo. O Powstaniu Warszawskim i nie tylko, o wielu innych rzeczach. Aż się złamałam. To po prostu mnie to wzrusza, bo ja jestem patriotką, dlatego ta piosenka jest mną. I tak, kocham Polskę. A ta książka, mimo że nie pasuje do tej piosenki, to też jest mną. Po prostu tożsamiam się z Tessą ogromnie i to nie tylko pod względem, kiedy była baryłą, bo ja jestem. To też po prostu, jeśli chodzi o takie myślenie życiowe, to też czasami jestem jak ona, po prostu utożsamiam się z Tessą. No, idziemy dalej. Wód, dziwne, ale to lubisz? Taka piosenka i taka książka. Brasy ebika ni tabejo. Pink iro ni naru no. Dakara minna chigau iro. Nigen te kanjigai shite ru yo ne. Black, white, green or blue. Show off your natural hue. Flamingo. Słyszałam w Radiu Czwórka i naprawdę mi się spodobała. Jest mega dziwna, ponieważ śpiewają tam i po angielsku, i po japońsku. I dodatkowo piosenka mówi o tym, jaki kolor ma flaming. Czy na pewno jest różowy, a może tylko udaje, że jest różowy, a tak naprawdę jest kolorowy. Więc jeżeli ma inne kolory, to luz, pokaż się. Właśnie, więc jest dziwna i mi się podoba. A książka? Ja Diablica Katarzyny Bereniki Miszczuk jest trochę dziwna, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim humor w niej jest specyficzny, który po prostu do mnie trafia całym sercem. Jeżeli oglądaliście moją recenzję Przesilenia, czyli czwartego tomu Kwiat Poproci, to już wiecie, że humor autorki to po prostu jest mój ulubiony humor w ogóle. Let's go! Piosenka i książka, które cię inspirują. Pod stopą pól, schodniki żyją pod napięciem, ze wspomnienia wiatr wywywa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Wybrałam tę piosenkę, ponieważ jest niesamowicie inspirująca. No takie słowa jak ja nie chcę iść pod wiatr, kiedy wieje w dobrą stronę, po co chwytać dzień, kiedy w ręku mam tygodnie. To jest coś całkowicie na opak, niż do tej pory zawsze słyszeliśmy, nie? Idź pod wiatr, chwytaj dzień, coś tam. No jest całkowicie taka super. A co do książek, no niby powinno być zwykłe książki, ale uznałam, że te książki do kolorowania najbardziej mnie inspirują, szczególnie te związane z Sarah J. Maas. Po prostu są niesamowite, można się wyżyć artystycznie i bez dużego myślenia, bo tylko jedyne co myślisz, to gdzie jaki kolor dać i ewentualnie jaki nacisk kredki i tak dalej, albo jak zrobić światło dzień. I tyle. I to jest takie super. Polecam w ogóle te kolorowanki. Chill. Najlepsza, relaksująca, chillująca piosenka oraz książka, która otuli cię w deszczowy dzień. I znowu piszę długi list do ciebie, nie wiem czy przeczytasz go. Tak bardzo chciałbym móc uwierzyć w siebie, zrozumieć własny los. Te słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. No, Bednarek potrafi relaksować. Ja lubię czas do czasu właśnie dlatego, bo relaksuję. I tak samo PS I Like You. Jest to pierwsza książka Casey West, jaką kiedykolwiek przeczytałam i naprawdę otuliła mnie w deszczowy dzień. Przezabawna, urocza i chyba jak dla mnie najlepsza do tej pory z jakich czytałam od niej. Addicting.
Guilty Pleasure, piosenka i książka. Uh-huh, this my shit. All the girls don't feel like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. Literackie i piosenkowe macie. Piosenka Gwen Stefani, uwielbiam Gwen Stefani. Od dziecka, po prostu Gwen Stefani to jest ktoś niesamowity. Po prostu, no nie wiem, no uwielbiam tą starą Gwen Stefani, kiedy ja byłam jeszcze dzieckiem. Fallen Crest Akademia, no co więcej mówić. Wiele osób mówi, że jest taka średnia i tak dalej. Ja po prostu uwielbiam tę historię. No mnie to jest takie guilty, że po prostu masakra. A mimo wszystko jest dobrze napisane i w ogóle wszystko. Ale myślę, że tutaj pasuje. No. Jeżeli chcecie recenzję tych tomów, to mam na kanale i pierwszego, i drugiego. Nostalgia. Piosenka i książka, które przypominają ci dzieciństwo. Za cały babski świat, za każdą z naszych bab, za każdą, co nas zna, pijmy do dna. Przyjaźni cię. Dlaczego wybrałam tę piosenkę i tę książkę. Piosenka, no jak ja tego słuchałam, to byłam małym gówniakiem i naprawdę pamiętam taką sytuację, kiedy byłam bardzo, bardzo chora i tata przyniósł mi nową kasetę z piosenkami i Troje i słuchałam i skakałam, tak skakałam, że aż się rozkaszlałam i po jednej piosence już nie mogłam skakać. To było smutne, tak. A no, jeśli chodzi o Zmierzchę, dokładniej Przed Świtem, no to chyba wiadomo, Zmierzch też czytałam. Powiem szczerze, że to była pierwsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytałam w moim życiu tak sama z siebie, właśnie Zmierzch. A Przed Świtem jest to moja ulubiona część z tej serii, dlatego wzięłam Przed Świtem. Proste. Powiem wam szczerze, że strasznie, ale to strasznie namęczyłam się przy tym filmie. Nagrywam go praktycznie pół dnia, bo do każdej piosenki zmienić chociaż bluzkę i trochę fryzurę, no to jednak jest trochę wymęczające. I tak ciągłe skakanie, to już w ogóle naprawdę gorąco. Jeszcze montaż tego przede mną, no już w sumie po, to musicie lajkować w zamian za to. Mam nadzieję, że film wam się podobał, a wy piszcie w komentarzach, jak byście odpowiedzieli na te pytania. I ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie i bajka! Ten tak w ogóle znalazł... Chciałam... Ale się kurczu nosi. No, no i to tylko podsiadło. No, a Fallen Crest Akademia...